Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Sejm rozpoczął swoje posiedzenie. Na początek głos zabrała premier Beata Szydło, która w mocnych słowach skrytykowała opozycję za działania uderzające w Polskę. Jesteśmy państwem suwerennym, a wy o tym zapominacie, mówiła z sejmowej mównicy premier Polski. Zwracam się dzisiaj do państwa w sprawie, która dla polskich polityków, zarówno tych, którzy są dzisiaj pełnią odpowiedzialność władzy w Polsce, jak i dla tych, którzy są w opozycji, powinna być czymś oczywistym. Niestety ostatnie wypowiedzi i działania opozycji, wypowiedzi i kroki, jakie podejmujecie, świadczą o tym, że trzeba państwu przypomnieć o podstawowym obowiązku, jaki ciąży na polskich parlamentarzystach. Ta powinność to działanie na rzecz suwerenności Polski. Polska jest państwem suwerennym, a wy o tym zapominacie. Polacy widzieli już, jak polityczny spór przenosiliście za granicę, jak zabiegaliście w Brukseli, żeby były podejmowane przeciwko Polsce rezolucje. Dzisiaj znowu widzimy, jak politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej prawdy nie zakrzyczycie. Polska jest suwerennym państwem. I dzisiaj znowu politycy Platformy, PSL-u i Nowoczesnej z nieukrywaną wręcz radością próbują i satysfakcją przyjmują informacje o tym, że niektóre instytucje europejskie podejmują działania przeciwko Polsce. Wczorajsze informacje o działaniach Komisji Europejskiej przyjęliście z uśmiechami na twarzy. Tak troszczycie się o polski interes? Taka jest rola polskiego parlamentarzysty? W ten sposób rozumiecie polską suwerenność? To są reakcje zatroskanych propaństwowców? Ludzi, którzy z troską podchodzą do spraw państwa, którzy martwią się tym, że ich własnym państwie mówi się w negatywnym kontekście? Zawsze zastanawiało, dlaczego wy nie mówicie Polska, tylko ten kraj. I te wczorajsze uśmiechy na waszych twarzach, kiedy pojawiły się komunikaty z Brukseli, zdaje się, że tłumaczą, dlaczego tak jest. Ale pozwólcie, że przypomnę wam zdanie, które zaledwie pół roku temu każdy z nas obecny na tej sali, również wy, posłowie opozycji, wygłosiliście tutaj, na tym miejscu. Każdy z was powiedział wówczas: uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa. To jest uroczysta przysięga poselska, którą złożył każdy z was, powtórzę, dla suwerenności polskiego państwa.
Trzeba w tym miejscu dzisiaj przypomnieć słowa wielkiego Polaka, prymasa tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego, który powiedział: potrzeba nam potężnej woli organizowania sił rodzimych, ojczystych, by nie oddawać się pokusie targowicy skądkolwiek by ona miała przyjść. A do wystąpienia premier Beaty Szydło będziemy powracać w kolejnych wydaniach. A teraz kolejny temat. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Cały czas trwają przygotowania do tego wyjątkowego spotkania. Jak zapewnia wojewoda Małopolski, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży będą mogli czuć się w Polsce bezpiecznie. W poniedziałek plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży trafił do służb podległych szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Teraz oceniają oni, czy rozwiązania proponowane w planach wojewodów Małopolskiego i Śląskiego oraz organizatora, czyli Archidiecezji Krakowskiej, są wystarczające. Józef Pilch, wojewoda Małopolski, zapewnia, że brzegi, o których tak głośno było mówione, są miejscami dobrze zabezpieczonym. Przygotowaliśmy pola miłosierdzi na brzegach, że tam będzie również bezpiecznie. Te wąskie gardła ograniczamy ilość pielgrzymów, a więc będziemy już ich kierować na inne miejsca, gdzie będą mogli sobie pielgrzymi przebywać, więc staramy się i przypilnujemy, żeby na brzegach było bardzo, bardzo bezpiecznie. Bezpiecznie będzie również w innych miastach, dodaje Józef Pilch. Mówimy również o zabezpieczeniach wszystkich pielgrzymów, którzy będą na terenie Sącza, Krakowa, Gdowa, Bochni i tam też będzie wszystko chronione. Mówimy również o zabezpieczeniu medycznym na dworcach kolejowych, na wszystkich tych instytucjach czy portach lotniczych. Tam też będą służby medyczne czekały. Budowane są już także specjalne mosty, które ułatwią pielgrzymom poruszanie się, ale nie tylko. Potem będziemy budować sektory, ołtarz się już rozpoczął w budowie, a więc wszystko przygotowujemy się, już okablowanie jest. Te 36 telebimów, które będzie, do tego jeszcze nagłośnienie, do tego jeszcze około 10 masztów, które będą wspierały do sygnału, żeby młodzież mogła sobie spokojnie telefony używać czy internetu. Więc naprawdę o wszystko zadbaliśmy, żeby to było. Wojewoda Małopolski zwraca uwagę, że zarówno w przygotowaniach, jak i podczas Światowych Dni Młodzieży będzie uczestniczyło wielu wolontariuszy. Podpisałem porozumienie z harcerzami, podpisałem porozumienie ze Ochotniczą Strażą Pożarną, a więc wszystkie służby maltańskie, które będą nas wspierać, wszystkie służby będą bardzo mocno wspierać wojewodę i rząd, żeby nam te Światowe Dni wyszły jak najlepiej. W najbliższych dniach opinia publiczna zostanie poinformowana o szczegółach rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży, wprowadzanych przez państwo i organizatora. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że wszystko jest dopinane na ostatni guzik. Pozostało jeszcze rozstrzygnięcie kilku mniejszej wagi kwestii, ale wszystko jest tu ważne oczywiście, wymagających jeszcze pewnego dopracowania. Zadania ministra spraw wewnętrznych i administracji nie koncentrują się jedynie oczywiście na pracach zespołu. Podległe nam służby na bieżąco meldują o stopniu realizacji zadań. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się w dniach od 27 do 31 lipca. Rząd pomoże rolnikom indywidualnym, którzy wpadli w tarapaty, przekraczając unijne kwoty produkcji mleka w ubiegłych latach. Nowy program pomocy, który ma ruszyć w połowie wakacji, przewiduje umorzenie kar w całości lub w części, jeżeli będzie to zagrażać ich ważnym interesom. Program pomocy musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska. O rozłożenie kar za nadprodukcję mleka wnioskowało już ponad 30 tysięcy rolników. Limity produkcyjne przekroczyło jednak dwa razy więcej. Nałożona na Polskę kara to około 660 milionów złotych. Za każdy ponadlimitowy litr mleka rolnik musiał zapłacić prawie 91 groszy. Minister rolnictwa na wniosek producenta mleka będzie mógł teraz wydawać decyzję o umorzeniu w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat z tytułu przekroczenia kwot indywidualnych w roku 2014-2015. Pomoc będzie dotyczyła umorzenia drugiej i trzeciej raty opłaty tylko dla tych rolników,
którzy uiścili pierwszą ratę. Stosowny wniosek trzeba będzie złożyć za pośrednictwem odpowiedniego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Trzeba będzie w nim przedstawić swoją sytuację materialną i społeczną, gdyż brane pod uwagę będą możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Skarbu Państwa. Trwają poszukiwania szczątków samolotu egipskich linii lotniczych, który przemierzał przestrzeń powietrzną na trasie z Paryża do Kairu. W tej sprawie nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi, ale szanse na odnalezienie żywych osób z każdą chwilą maleją. Airbus wystartował o godzinie 23.09 z lotniska w Paryżu. Kwadrans po godzinie 3.00 w nocy miał wylądować w Kairze, jednak 45 minut wcześniej zniknął z radarów. Ostatni kontakt samolotu z wieżą kontrolną nastąpił o 2.30 nad ranem. Później maszyna zniknęła z radarów. Nastąpiło to około 2.50 nad ranem. Kiedy utraciliśmy kontakt, samolot wchodził w egipską przestrzeń powietrzną. To, co udało nam się ustalić wraz z grecką stroną, to, że maszyna była 280 km od wybrzeża Egiptu. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że maszyna rozbiła się w rejonie greckiej wyspy Karpatos. Odnaleziono tam bowiem plastikowe obiekty. Właśnie dowiedzieliśmy się z mediów, że znaleziono szczątki samolotu po greckiej stronie. Mam nadzieję, że nie ma tam naszych bliskich. Tym doniesieniom zaprzeczył wiceprezes egipskich linii lotniczych. Również analiza zdjęć satelitarnych dokonana przez stronę amerykańską nie wykazała, by na pokładzie samolotu mogło dojść do wybuchu. Nadal jednak nie można wykluczyć hipotezy zamachu. Przedstawiciele francuskiego rządu apelują, by unikać podawania niepotwierdzonych informacji. W szacunku dla rodzin, cierpienia, na które napotkali, musimy unikać wszelkich spekulacji wypowiedzianych przez tak zwanych ekspertów, którzy uważają się za kompetentnych. Szacunek, prawda i przejrzystość muszą być na pierwszym miejscu. Francji w sposób szczególny zależy na rzetelnym wyjaśnieniu sprawy. Na pokładzie samolotu było 66 osób, w tym 15 Francuzów. To jest nasz obowiązek, aby poznać przyczyny tego, co się stało. Nie można wykluczyć żadnej hipotezy. Specjalne zarządzenie w sprawie odnalezienia szczątków samolotu wydał prezydent Egiptu. A więcej wiadomości także na temat tego, co dzieje się dzisiaj w Sejmie, już po godzinie 12.00. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i w środkowych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane. Z kolei na zachodzie, Pomorzu i Kujawach spadnie deszcz. Od 17 stopni w Gdańsku do 23 stopni w Poznaniu. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosło i wyniesie około 1015 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.